Co to jest? W gówno wdepnąłem. Jak ja to doczyszczę teraz? Ja... To na szczęście. Jak ja to zrobiłem, to ja nie wiem. Ja... Nie, nie mogę. O, nowy odcinek, nie spodziewaliście się tego? A powiem wam szczerze, że ja też nie. Witam cię, to Hikomikos i zapraszam na film z Pokémon Go. O, dziękuję za dołączenie do Pokémon Go. Dostaję za każdego znajomego 50 dasta. A jeśli ktoś z was nie grał dłużej niż 90 dni, to może dołączyć wpisując specjalny kod polecający PHFMYDMFQ, dzięki czemu dostaniecie specjalne questy oraz zadania z nagrodami. Oj, dostałem zaproszenie na rajda. Teraz są regionalne mistrzostwa w Stuttgardzie w Niemczech. Na Virizion'a dostałem, także zrobimy sobie go zdalnie. I to jest zaproszenie od tej dziewczyny, słuchajcie, z którą się dodałem do znajomych zaraz po tym wywiadzie. Te Pokémon Company, co tam na streamie mówiłem i robiłem ewolucję. Shiny Teddiorsy w Ursaringa i Ursaringa w Ursalunę. Mamy ekipę 5 osób, czekajcie, sobie siądę. Jak są fajne rajdy, teraz Virizion do zdobycia. Wyświetlę wam infografiki teraz. Takie kontry są najlepsze na tego Pokémona, takie na tego, a takie na tego. No a co, kiedy i gdzie i jak? Mówiłem wam o tym w poprzednim filmiku, obczajcie sobie w zakładce powyżej. No to ruszamy. 4 litery, idziemy dalej. No i Shiny Check. Zwykły, ale 2111 CP. Wypadałoby go złapać na pineapie, żeby było więcej cukierków. I poczekajcie, podkręcimy. Cyk, excellent, podkręcony. Virizion złapany. Jakiej IV? No, takie sobie, ale pamiątka ze Stuttgartu. Oczywiście życzę wszystkim Polakom powodzenia na tym evencie, oby wysokie miejsca udało się zająć. Z paczek w tym tygodniu nic nie odbierałem, w ogóle mam gifty zapchane. Świetna robota, udało ci się wykonać zadanka. Teraz muszę odebrać paczkę weekendową, tygodniową. 2000 Stardusta, 5 pineapów i 3000 expa. A moim Pokémonem, jaki jest z paczki, to jest Mr. Mime galariański. To podkręcimy. Nice. I teraz, póki tu jestem, szybkie czeki. Pidgey, jak ja go rzadko dawno temu nie widziałem. Związany z eventem zimowym zaczyna się już Delibird pojawiać na dziko. Tańczącym krokiem Hitmontop jest również do złapania i z lodowych jeszcze Snorunt. Czekam, aż będzie jeszcze więcej shiny. O, z Power Up i Pokémony dostajemy sporo mega energii, widzę. A preto sobie przyjemnie na Excelencie można złapać. Po co piłem tej wody tyle? Ojejku. Ale nadgoniłem serię całą. Zagrajmy w Pokémon Fiolet na Nintendo Switchu. Całą grę przeszliśmy. Odznaki wszystkie liderów, gwiazda oraz tytanów. Zostało nam tylko Liga Pokémon i Shiny Hunting. Do Pokédexu brakuje dosłownie mi z 30 wpisów, ale to zobaczycie oglądając całą moją playlistę. Zagrajmy w Pokémon Fiolet, ale jest tak zimno, że... Czemu tej kurtki nie założyłem? O, Stantler, Ponita. O, jest i Furfrow, także złapiemy go. Orion, ja ci nie daruję tego Furfrow, zabrałeś mi wszystkie, bez pytania. A teraz, jak jest zimno, to ja mam je łapać na dziko? Nie ma takiej opcji. Oddasz mi swoje. Ja je trzymałem specjalnie na Japonię, że jak polecę w 2023, to będę mógł je przystrzyc specjalnie, a ty mi wszystkie prawie potrejdowałeś. Great, rzucony i siedzi. Biblioteka znowu wolne miejsce ma dla mnie. Idealnie. Dodamy Poxa jakiegoś. A może nawet tego Mr. Mime'a, czemu nie? O, Eevee. Kaczka to nie. Ale tu jest jeden z rzadkich spawnów. Amaura na grejcie. I Duskule jeszcze się w nocy respią. To też fajnie. Sprawdźmy, czy jakieś setki siadły od tamtego czasu. Nie. Tylko Ursaluna, która dawno siadła już. Kapczu. Teraz muszę złapać swojego shiny. Bo jedynego, którego miałem, oddałem. To był trade, słuchajcie, za 800 tysięcy Stardusta. Kto nie widział tego filmu, może sobie zobaczyć tutaj, jak to wyglądało. W Londynie pozbyłem się mojego jedynego shiny, także w tym roku będzie znowu polowanie na niego. Pan Sierra shiny nie udało mi się złapać z tych małpek, powiem wam szczerze. Dobra, odpalmy jeszcze Daily Incense'a, który był moją jedyną motywacją do wyjścia na ten spacer, bo jest tak zimno, że mi się nie chce, że nie wiem, ale Beldam mi tu rekompensuje. Bagon, Hitmontop, Gulfin w ogóle niedługo będzie shiny, zaraz po Pokémon Go Tour, a dopóki nie zacznę kolejnej roboty, to nic, żadnych wyjazdów nie będzie. Monetka. Kończę nagrywanie i pójdę do sklepu. O, Purloin. Już widzę, że szef zdjął wszystkie dekoracje. Nic nie zostało. Felipe, dawno ci nie widziałem, kolego. I Bulbasaur. Co to jest? Widzicie to? Ja. 407 CP.
Wątpię, żeby mi siadł. Duże kółko ma. Ale się buja. Nie trafię go. No, musiałbym jakoś wyżej rzucić, chyba że on teraz będzie na dole. Spróbuję to zrobić teraz? No nie, ale on daleko jest. Nie, nie mogę. I czemu ja w ogóle great ballem rzucam? Siedzi, ja nie wierzę, co jest grane. Złapałem swojego pierwszego galarskiego Pokemona. Ja, ale na farcie. Ale udane polowanie. To jeszcze wyłapmy je szybko. Te pozostałe. Nie, wiecie co, w sumie to mi już się nie chce. Chodźmy może do domu, bo jest faktycznie zimno. Czy dodawać się jeszcze gdzieś do gyma? Nie no, tam na pewno nie dojdziemy. Fletchinderek, serderek. W gówno wdepnąłem. Ja. To na szczęście. Ale się ślizgam teraz. O nie. O nie, Damian, to przez tego maltresa się zagapiłem. Ja, będę musiał buty wyczyścić. A to są te, co się tak ciężko czyści. O nie. No ale nie wierzę. Ja, jak ja to doczyszczę teraz. No nie. Dobra, to wracam się do domu. Gówniane szczęście mam dzisiaj. Zobaczmy, co mamy z zadań. Jakieś powerupuj Pokemony. No to powerupujmy może Ursalunę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć. Odbierzmy wszystkie zaległe questy. Właśnie tutaj nagrody. Słodkie przekąski. Etap pierwszy z czterech. Teddy Ursa. Super, właśnie widzę swoje ślady. Jak ja to zrobiłem, to ja nie wiem. O nie, na przypale, Damian. Voltresem się przejął. Nie patrzy, gdzie depta. Ursa Ring. Co jeszcze mam zrobić? Kolejny etap questa. 2000 Dasta, Starpiece i tajemniczy Pokémon. Jakim jest Teddy Ursa? No tak, te Pokémony się teraz cały czas respią z tych zadań. I w ogóle bardzo dobra wiadomość, że profesor... O, jeszcze Venipede. Profesor, jak i również liderzy wrócili do swoich normalnych artworków. Złap 15 Teddy Ursa. No to zrobimy innym razem. Tu jeszcze Dratini Community daje jakieś zadanie. I tutaj 3000 Dasta, 3 Rare Candy. To jeszcze chyba z Litwick Community Day'a. Great podkręcony. I nagrody jeszcze tutaj. Stardust i 10 Starpisów. O, to będę miał co odpalać. Dobra, reszta zadań, no to kiedyś tam się zrobi. Zdobądź serce ze swoim buddy. Ja nie wiem naprawdę, kiedy to wykonam. Szybkie shiny checki. Zwykły, zwykły, zwykły. No, to tu kiedyś pracowałem. Kiedyś. Dobra, idę do domu. Te 3 minutki już sobie zostawiam, bo jest zimno. Trzymajcie kciuki, żeby było więcej filmików z Pokémon Go. Do zobaczenia. Jutro o 17:00 kolejny odcinek z Pokémon Fiolet. Pa! Być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.